Cześć, witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku, drugim już w tym tygodniu. Oczywiście odcinek będzie z serii drugiej, tak jak wcześniej zapowiadałem, że chcę serię obie wyrównać, jeśli chodzi o ilość odcinków. No myślę, że niedługo uda mi się właśnie w ten sposób zrobić, że się serie pokryją po prostu nagrań i będę je już kontynuować, po prostu dodawając kolejne odcinki z każdej serii po jednym w tygodniu. Co będzie w tym odcinku? Uznałem, że dwa z moich pupili wymagają przeprowadzki, dlatego że no też spodziewam się lada dzień kolejnych zwierząt, bo już w przyszłym tygodniu. No i co mogę powiedzieć więcej? No w tym odcinku będą pajączki dwa, które muszę przeprowadzić. No, a jakie to będą pajączki, zobaczcie sami. Zapraszam do odcinka. I teraz tak, pierwszym pajączkiem, którego chcę przeprowadzić i w zasadzie muszę przeprowadzić, bo chciałbym sobie koniecznie zwolnić to właśnie szkiełko, w którym żyję, to jest Acanthoscuria geniculata w łacinie, czyli tłumacząc na polski, ptasznik białokolanowy. To jest bardzo duży pająk z rodziny ptaszników, który w zasadzie na wolności występuje w Brazylii tylko. Podstawowym ubarwieniem tego pająka jest czerń. Wszystkie golenie, jak sami tutaj widzicie, są takimi białymi wzorami pokryte. To są białe takie właśnie paski, dlatego też stąd nazwa, że to ptasznik białokolanowy. Jak mówiłem, jeden z większych gatunków, no ogólnie pająk naziemny, polecany średnio zaawansowanym raczej terrarystom, bo no ogólnie trafiają się osobniki, które są łagodne, ale z natury te pająki po prostu nie boją się atakować. No i tak, jadu silnego no niby nie mają, ale no jednak to są porywcze takie wybuchowe pająki. No i szczerze mówiąc, raz tego osobnika brałem na dłoń, no ale kiedy zrzucił tylko skórę, stał się już naprawdę agresywny, na tą chwilę się nie odważę. No i dlatego też mówię, że to jest gatunek dla średnio zaawansowanych. Co jeszcze? Pająk naziemny, więc wysokie terrarium być nie może. Oczywiście no to jest akurat samiec, ale te pająki osiągają nawet do 9 cm ciała, a z nogami nogi mogą mieć rozpiętość nawet do 23 cm, więc no sami sobie zobaczcie, że naprawdę wielkie stworzenie, jeśli chodzi o takiego pajęczaka. Te pająki oczywiście świetnie radzą sobie w temperaturze pokojowej. Temperatura taka, w której czują się dobrze, to jest takie 20-27 stopni za dnia. W nocy około mniej więcej minus 1-2 stopnie od tej wartości, którą podałem przed chwilą. Jeśli chodzi o wilgoć, to powinna ona mieć gdzieś około 70-75%. No i fajnie byłoby, gdyby w terrarium takiego pająka był też pojemniczek z wodą, no bo to jest jednak wielkie stworzenie, to jest duży organizm. No i powinien właśnie mieć też stały dostęp, albo co najmniej dwa razy takiego pajączka w tygodniu zrosić terrarium. Przy czym powinien zostać też suchy kawałek, gdzie pająk będzie mógł sobie wybrać, gdzie, w którym miejscu jest mu najwygodniej. No i czas przeprowadzić tego oto właśnie wielkiego stworka. Okej, a więc tak, jak ktoś oglądał moje poprzednie odcinki, jeszcze takie trochę gorszej jakości, od początku śledził mój kanał, no to kojarzy może już terrarium właśnie tej geniculaty. Ja urządziłem je nietypowo, bo położyłem je ogółem na pleckach i wtedy wziąłem, dopiero stroiłem. No ale tak, terrarium typu gilotyna, więc to mi znacząco ułatwia sytuację tutaj, jeśli chodzi o odławianie samo na przykład pająka. O, super, a jeszcze ten pojemniczek się tu idealnie wpasował. Okej, jeszcze tylko narzędzie do pomocy. Do pomocy użyję sobie tutaj takiej pipety, bo jest najbardziej elastyczna z tego wszystkiego.
i zobaczmy, co wyjdzie. Pająk już zaczyna się stawiać. Jak mówiłem, gatunek jest dość impulsywny. Okej, chyba jednak wyjmę całkiem tą szybkę. Zobaczymy, co się stanie. Czy będzie atakować? Czy wejdzie do pojemniczka i będzie to łatwym zadaniem? Ale chyba nie pójdzie tak łatwo, jakbym tego chciał. No, opornie troszkę mi to idzie. Ale pająk ruszył się z miejsca, więc chyba będzie w miarę spoko. No, idź, geniu. Weź no trochę ze mną współpracuj, Janie. No niestety, nie udało się to zbyt, żeby odłowić pająka bez usuwania i rozwalania wystroju. No ale trudno. Trzeba tak zrobić, bo inaczej nie odłowię tego pająka, albo on będzie mi biegać po pokoju, czego bym strasznie nie chciał, bo jest naprawdę porywczym pająkiem. No chodź. Oho, widzicie sami, co się dzieje. Już próbuje mi zwiać, ale okej, powinno mi się udać. Okej, nie jest źle. Pajączek odłowiony i zobaczcie, jaki to jest potwór. Naprawdę, jeśli chodzi o rozmiar, to jest mega wielki pajęczak. Odłowiony, więc odkładam go na bok i czas na aranżację nowego domku. Domem zastępczym dla tej właśnie genikulaty będzie takie oto faunarium, trochę takiej lepszej jakości według mnie. Chociaż nie miałem jeszcze z nimi styczności, ale chętnie wypróbuję, bo jeśli chodzi o przezroczystość, wyglądają naprawdę spoko. No i cóż, zaczynajmy urządzanie. Na początek oczywiście trochę torfu, jeden kubeczek, myk drugi kubeczek, cyk dwójeczka, ale to nie koniec, bo tego torfu niestety musi być trochę więcej, gdyż moi drodzy, genikulaty są naziemne. Niektóre osobniki wręcz bardzo lubią kopać, więc no, trzeba im jednak trochę tego torfu tutaj zapewnić. Sami zobaczcie, to jest już czwarty albo piąty pojemniczek. I okej, myślę, że tyle wystarczy. Ogólnie to terrarium jest trochę małe, ale no tak jak mówiłem, nie miałem jeszcze z nimi styczności, bo ono ma chyba tam 5 czy 6 litrów, jeśli chodzi o pojemność, ale no wydaje mi się, że ta przeprowadzka jest po prostu i tak była nieunikniona i tak, bo szczerze mówiąc mam trochę no lipę, jeśli chodzi o szklane terraria, bo ludzie po prostu często spotykają się z sytuacją, że w trakcie transportu zostają takie terraria rozbite. No ale cóż, po prostu radzę sobie z tym, co mogę. Okej, mamy torfik, lecimy dalej. Okej, a więc tak. Mamy torfik, pomielone wióry kokosowe, które dostałem w sumie od kolegi też jeszcze z wymiany. Nie będę tutaj za dużo ich dawać, chcę po prostu, żeby to wyglądało tak przyjemnie dla oka. No i ogólnie te wióry, kiedy dostaną wilgoci, jeszcze wiadomo trochę napęcznieją, więc no też będzie to wyglądać, że tego wszystkiego jest więcej jako podłoża. Okej. Oczywiście taki pająk jako naziemny powinien mieć jakieś schronienie, czyli tubę korkową powiedzmy, albo no jakiś właśnie taki kawałek kory najzwyklejszy, jeśli ktoś się nie obawia. Ja szczerze mówiąc korzystam z obu opcji, bo czasem kupuję po prostu tuby korkowe,
A jeśli nie, to po prostu wybieram takie z natury, które mam w pobliżu. Szczerze mówiąc, żaden pająk z tego powodu mi nie padł jeszcze. Jedni powiedzą, że to jest po prostu szczęście głupie, drudzy powiedzą, że okej, no po prostu wybrałeś dobre kawałki do wystroju i tyle, tak? Że tam nie było żadnych mikroorganizmów. Ale no, prawda jest taka, kochani, że na wszystkim są mikroorganizmy i dla mnie to jest kompletna głupota. Okej, lecimy dalej z wystrojem. Czas zrobić schronienie dla pająka. Tutaj mam kawałeczek właśnie tuby korkowej, też z wymiany. Tutaj mam jeden naturalny. Zrobię taki miks, żeby pająk dostał całkiem duży kawałek jako schronienie właśnie terarium. Bo pająk wcale nie jest mały, o tym trzeba pamiętać. Okej. No i zobaczcie, wygląda to całkiem spoko. Pajączek pewnie będzie tutaj sobie siedzieć, zrobi sobie tu pewnie norkę, a jeśli nawet nie, to myślę, że poczuje się tam bardzo bezpiecznie. I tak naprawdę tutaj z wystrojem u tego pająka nie ma co szaleć, bo najważniejsze jest tak naprawdę karmienie i utrzymywanie tutaj wilgoci, więc dodam jeszcze tylko sztuczną roślinkę, żeby to wyglądało miło dla oka. No i zobaczcie sami, wygląda to całkiem ładnie, bynajmniej według mnie. Okej, więc teraz będzie ogólnie chyba najgorsza część, bo pająk jest już zaniepokojony trochę z tego co widzę. No i pewnie będzie się wyczesywać, bo ten gatunek czesze włoski parzące. No i zobaczymy jak wyjdzie. Przy wypuszczaniu takiego pająka oczywiście najlepiej się wyposażyć w taki zapasowy pojemniczek asekuracyjny, w razie gdyby pająk zaczął szaleć albo próbował zwiać. No ja prawdę mówiąc tylko raz się odważyłem taki pojemniczek nie ubezpieczyć, kiedy pracowałem z POE Metallica, czyściłem terarium, no i po prostu jedna mnie zaskoczyła, bo zaczęła faktycznie uciekać. No i wiadomo, no, to jest jedno z najrzadszych zwierząt na globie, no więc na pewno nie chciałbym stracić takiego pupila. Okej. Zobaczymy, czy Gienek będzie ze mną współpracować. Ogólnie ten gatunek pająka właśnie zapomniałem dodać, że w środowisku terrarystów najczęściej nazywany jest Gienia, bo od genikulaty właśnie. Ła, zobaczcie, jakie to jest wielkie stworzenie. Naprawdę jest mega duży, ale w miarę ze mną współpracuje. Mam nadzieję tylko, że się teraz nie przestraszy i nie zacznie mi tu szaleć. Oho. Chwila, może uda mi się zrobić jeszcze zbliżenie. Zobaczcie, jakie to jest wielki pajęczak. A to jest, przypominam, Gienek, czyli samiec, więc jest mniejszy od samic. No, jest już w wieku dorosłym, ale póki co, jak widzicie, dostał nowy domek. No i będziecie go jeszcze mogli chyba raz spotkać w serii Co Słychać U, no bo jemu zostało się już chyba około 4 miesięcy życia. Tak więc zapraszam, jeśli ktoś komuś się spodobało, można sobie też śledzić, na pewno się pajączek pojawi. Ok, jedną przeprowadzkę mam z głowy, czas na kolejną. A drugim gatunkiem, który dzisiaj będę przeprowadzać, jest nazwa tego gatunku jest zabójcza, po prostu łamie język, ale to jest jedyny przedstawiciel z gatunku Chromatopelma, czyli Chromatopelma cyanopubescens. Jest to gatunek dużego pająka, ogółem pochodzi on z Wenezueli. Jest to gatunek endemiczny. Co to oznacza? To oznacza, że ten gatunek jest spotykany tylko w jednym miejscu na Ziemi, kochani. No i jest to naprawdę, zaczyna być to bardzo popularne stworzenie właśnie w terrarystyce, w naszych domach. Tego jeszcze nie widać, ale po prostu zobaczycie niedługo, że ten gatunek ma piękną niebieską barwę. Tutaj mam akurat samca, więc no dzisiaj można powiedzieć, że skoro przeprowadzam dwa samczyki, to mamy tutaj dzisiaj takie przeprowadzki kawalerów.
No i co mogę powiedzieć? No, ten pająk jest ogólnie również gatunkiem naziemnym. No i z tym gatunkiem, jeśli chodzi o rozmiary, jest tak, że samice dorastają do około 7 cm samego ciała, samce do 60, a jeśli chodzi o odnóża, no to rozpiętość może dochodzić nawet do 15 cm. No i ogólnie jeśli chodzi o tego pająka, to on bardzo lubi budować sobie gniazda pod korzeniami, kępami traw. No jest to dość popularne już zwierzę w hodowlach właśnie. Gatunek, który nadaje się dla początkujących, nie dysponuje silnym jadem, ale wyczesuje za to włoski parzące. No i samice z tego gatunku potrafią dożyć nawet 15 lat. Pająk poza tym wije dużo siatki, dość sporej ilości można powiedzieć. I temperatura za dnia dla tego gatunku to jest około 25 stopni. No i w nocy może być troszkę niższa. No, powiem szczerze, że w temperaturze pokojowej radzą sobie świetnie naprawdę. Jest on pająkiem sucholubnym, który ogółem zasiedla skąpo porośnięte takie roślinnością rejony północnej Wenezueli, z tego co się doczytałem. A więc odławianie czas zacząć. Szczerze mówiąc, chromki są z natury łagodnymi pająkami, bo tak właśnie przezywają je terraryści, właśnie zdrobnienie od chromatopermy. Szczerze nie znam za bardzo tego pająka, ale mam nadzieję, że pójdzie bez żadnych większych awarii tutaj. Oczywiście cały czas mam pojemniczek pod ręką, gdyby pająk chciał zwiewać, bo powiem Wam szczerze, że jeśli decydujecie się na hodowlę właśnie wielu pająków, trzeba liczyć się z czymś takim, że taki pająk, kiedy po prostu się wystraszy, dostaje naprawdę turbo do ładowania i one potrafią. Nawet brachypelma, która jest zaliczana do wolnych gatunków, potrafi dostać takiego turbo, że nie wyobrażacie sobie nawet z jaką szybkością one potrafią się poruszać. Oj. Nie, wiecie co, muszę sobie odwrócić trochę to terrarium, bo coś kiepsko mi to idzie. Okej, chodź chromka. Chromek w zasadzie, bo to jest też samczor. Co łatwo rozpoznać po... No jest dorosły, więc łatwo to rozpoznać po odnóżach, bo haczyki też posiadają na odnóżach przednich. Okej. Chromka odłowiona. Teraz Wam ją pokażę, póki nie szaleje. No zobaczcie, jakie to jest piękne zwierzę. Ogólnie kolor tego pająka to jest taki niebieski metalik. No i... To jest pająk poza tym, który występuje tylko w jednym miejscu na ziemi, także bardzo piękny stworek i polecam naprawdę, jeśli komuś też się spodobał, to no nie stanowi zagrożenia dla życia, więc można sobie pozwolić na takiego pupila. Zabezpieczam sobie pojemniczek z pająkiem, cyk. Ok, chromka jest odłowiona. Tutaj mam kolejny identyczny jak dla poprzedniego pająka fauna boksik. Tak jak mówiłem, ten pająk występuje w Wenezueli i ten biotop będę się starać tutaj odwzorować, zwłaszcza że duża wiedza to jest, że już pająk jest sucholubny, a więc jakaś część sucha terrarium też być musi, ale myślę, że tutaj ogólnie w obu tych terrariach jeszcze umieszczę, nie wiem czy na wizji, czy poza nią, ale pojemniczki na wodę, no bo moje pająki, nawet gdy wyjeżdżam, to chcę, żeby miały co pić. Jak widzicie, torfik już tutaj wsypałem wcześniej, żeby nie przedłużać, też żeby Was nie zanudzać dwa razy tym samym w zasadzie. I teraz tak, skoro ten pająk buduje gniazda ogółem w skąpo porośniętej roślinności między korzeniami, no to ja postanowiłem, że na tę resztkę życia, która mu została, podaruję mu tutaj żywą roślinkę. A ta roślinka, z tego co wiem, nazywa się dziecięce łzy. No w sumie trafna nazwa, ale okej. Posadzimy. I myślę, że kiedy pająk już no po prostu padnie ze starości, to po prostu roślinkę zamienię.
Ubiję sobie to troszkę. Jak widzicie, całkiem spoko to wygląda. Zacząłem ogólnie właśnie stawiać na żywe roślinki w terariach, bo fajnie patrzeć, jak to wszystko się rozwija. Oczywiście jeszcze do podłoża, żeby to nie wyglądało tak szaro, buro i ponuro, to jeszcze dodam sobie tutaj wiórów kokosowych. O, całkiem spoko zaczyna wyglądać. Dodam tutaj jeszcze starą kryjówkę tego pajączka, bo to jest jego stare mieszkanko. O, całkiem spoko zaczyna naprawdę to wyglądać. Już mi się zaczyna bardzo podobać. No i dodam jeszcze tutaj chyba porostów. Myślę, że też będzie fajne wrażenie to sprawiać. Właśnie takiego suchego biotopu. A, nie będę żałować, ok. No i zobaczcie, wygląda to na tą chwilę tak. Myślę, że naprawdę super mi wyszło. No i cóż, czas wpuścić tutaj nowego lokatora. Zobaczymy, czy się zadomowi. Ok, mam tutaj chromkę właśnie w pojemniku. Jak widzicie, trochę się ten samczyk wkurzył, bo aż położył się w zasadzie na plecki. Mam nadzieję, że nic mi się teraz nie stanie. Ale okej, spróbujmy. No chodź, Chromku. Tylko się nie czesz. Gatunek ogólnie, tak jak mówiłem, wyczesuje włoski parzące, ale no wiadomo, że kiedy zwierzę jest przyparte do muru, to potrafi być impulsywne i okazać się, że jest naprawdę porywcze i agresywne. Ok, jak widzicie, chromka jest już w nowym terrarium. Zobaczymy, czy bez problemu się tutaj zadomowi, ale myślę, że jak najbardziej, bo z tego co widzę, on już zaczyna pleść pajęczynkę, ten samiec. No i cóż mogę powiedzieć, on już jest w wieku dorosłym. Kolor, jak widzicie, to jest taki niebieski metalik. O, odróżnia go jedynie w sumie kolor, ten brązowy na odwłoku. A, tak jak w poprzednim terrarium dostał ten sam domek. No i myślę, że tutaj będzie mu o wiele lepiej, bo no, ten braplast, jak widzicie, nie jest wcale tak mały, jak się wydaje. No i będziecie mogli jeszcze, jeśli uda mi się, no to pokażę Wam tego pajączka jeszcze w serii co słychować u, a na tą chwilę to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek i o przeprowadzki. Więc zapraszam Was do części końcowej. Tylko sobie jeszcze zabezpieczę. Cyk. Okej. Skończone. Standardowo, na koniec chciałem tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że mój pomysł na ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to wiadomo. Łapka w górę, udostępnijcie mnie, jeśli możecie. No i cóż mogę powiedzieć, zachęcam również do oglądania w przyszłym tygodniu, bo w tym już więcej odcinków się nie pojawi. No po prostu też jeszcze korzystam z reszty urlopu, chcę wypocząć. No i cóż, zapraszam do oglądania w przyszłym tygodniu, bo myślę, że uda mi się nagrać naprawdę ciekawy odcinek. No i myślę, że też będziecie miło zaskoczeni. A więc do zobaczenia w przyszłym tygodniu.